Andersa, proszę Państwa, Andersa. Żołnierzy konspiracyjnego wojska polskiego, które były bardzo precyzyjnie zaplanowane. Ta dokumentacja jest zachowana, bo powstały specjalne schematy dotyczące zatrzymań poszczególnych żołnierzy. Z reguły robiono... Andersa. Najbardziej brutalną prowokacją. Do tej pory nie wiemy, jak naprawdę nazywał się Jur, ale stworzył bardzo silny oddział działający właśnie w okolicach Radomska, szczególnie w miejscowości Kruszycka, gdzie był obóz tego oddziału. Ten oddział liczył od 30 do 60 partyzantów w różnych okresach, był bardzo aktywny w tym terenie. Otóż agent Siwiński pojawił się w obozowisku tego oddziału, przekonał dowódcę niektórych żołnierzy, że załatwi im ewakuację na teren Lubelszczyzny. Gdy z trudem, ale udało mu się ich przekonać, został postawiony z Urzędu Bezpieczeństwa specjalny samochód 13 żołnierzy w pierwszej. W pierwszym transporcie do tego samochodu zostało, weszło i pojechali w okolicach Karwolina. Ten samochód zatrzymał się, kierowca, który był funkcjonariuszem UB, agent Siwiński, który siedział razem z nim z tego samochodu, wyskoczyli, a w miejscu zasadzki czekał już pluton egzekucyjny. Ten samochód został po prostu ostrzelany w taki sposób, że żaden z żołnierzy nawet nie mógł się wydostać z tego samochodu, więc było to masowe zabójstwo zrealizowane w wyniku prowokacji, jaką przygotował agent Siwiński. Do dzisiaj nie udało się odnaleźć miejsca pochówku tych żołnierzy, którzy w ten sposób zostali zamordowani. A same losy agenta Siwińskiego potem rzeczywiście były skomplikowane i o wiele mniej bohaterskie niż chcieliby komuniści, którzy potem wielokrotnie podkreślali wartość tej akcji w różnych publikacjach rocznicowych. No zresztą, tak jak pani redaktor wspomniała, agent Siwiński był pierwowzorem literackim bohatera, którego opisał Nienacki w swojej powieści Worek Judaszów. Na tej samej powieści powstał film zatytułowany Akcja Brutus, gdzie scenariusz do tego filmu też przygotował Zbigniew Nienacki. Jeszcze dodał tylko, że Zbigniew Nienacki pod pseudonimem Ewa Kłaniecka, mając dostęp do materiałów archiwalnych dotyczących m.in. tej prowokacji agenta Siwińskiego, przygotował cykl artykułów publikowanych w Głosie Robotniczym zatytułowanych Warszyc, no, które były oszczercze wobec zbrojnego podziemia. A okazało się, że historia agenta Siwińskiego zakończyła się dla niego tragicznie. On w strukturach podziemnych występował pod pseudonimem Z-24, więc to był jego pseudonim operacyjny nadany przez informację wojskową, ale współpracował z tą informacją pod pseudonimem Siwiński. Ten pseudonim nawiązywał do nazwiska rodowego jego matki. On w rzeczywistości nazywał się Zygmunt Lercel. Pochodził z Wrocławka, ukończył gimnazjum w czasie wojny, był żołnierzem Armii Krajowej, ale już w czasie wojny, gdy okazało się, bo mieszkał wtedy z rodziną w Warszawie, że zbliża się wybuch powstania, uciekł z miasta, nie chciał brać udziału w powstaniu. A potem, gdy część jego rodziny trafiła do obozu w Pruszkowie, wrócił do Warszawy i zatrudnił się w Kripo, tłumacząc później, że chciał pomóc swojej rodzinie. Ten fakt służby w Kripo potem był jednym z pretekstów, jakie komuniści wykorzystali, aby go aresztować i skazać na karę śmierci. Choć był to tylko pretekst, bo prawdziwym powodem, dla którego Zygmunt Lercel w 1948 roku został aresztowany przez informację wojskową, był fakt, że stał się agentem nieobliczalnym. Zmyślał, za dużo mówił, donosy, za dużo mówił, za dużo pił, wdawał się w skandaliczne romanse i co ciekawe, oficerowie informacji wojskowej zwrócili uwagę, że ma bardzo dużą wiedzę na temat akcji prowokacyjnych realizowanych przez informację wojskową. W związku z tym zaczęto go traktować jako człowieka niebezpiecznego i nieobliczalnego. Został aresztowany po śledztwie, które trwało ponad
ponad półtora roku. Przedstawiono mu zarzuty współpracy z Niemcami podczas okupacji, bo jego służba w Kripo nie podlegała żadnym wątpliwościom, przyznał się do niej. I za to, że posiadał broń w domu, przeprowadzono tam oczywiście rewizję, został postawiony przed sądem wojskowym. W krótkim, jednodniowym procesie został skazany na karę śmierci w marcu 1950 roku, a 1 czerwca został rozstrzelany. Czyli skończył tak jak wielu tych, których wydawał i rozpracowywał. Tak, to jest właściwie przewrotna historia tego człowieka, który zbudował swoją karierę na prowokacjach i na masowym zabójstwie 13 żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zresztą jak sam wspominał, pisząc prośby o ułaskawienie, przyczynił się do aresztowania ponad 100 żołnierzy podziemia i nie rozumie, dlaczego teraz siedzi w komunistycznym więzieniu, czekając na wyrok śmierci. Ta metoda działania, o której pan wspomniał, czyli wywożenie, zbieranie żołnierzy podziemia i wywożenie ich gdzieś, to bardzo przypomina też akcję rozpracowania oddziału Bartka. Tak, i tutaj można podkreślić to, że ta prowokacja, którą realizował agent Siwiński jako kapitan Z-24, przebiegała dokładnie w tym samym czasie, w którym kapitan Lawina, czyli podporucznik Henryk Wędrowski, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, podporządkowywał sobie oddział Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Flamego Bartka na Podbeskidziu. Schemat był podobny. Kapitan Lawina, czyli Henryk Wędrowski, podawał się za przedstawiciela Centrali Narodowych Sił Zbrojnych, obiecującego pomoc w ewakuacji żołnierzy na bezpieczniejsze tereny. Wystarczyły mu dwa spotkania z dowódcą oddziału w sierpniu 1946 roku, aby przekonać go, że prawie 200 żołnierzy podległych Bartkowi powinno być przewiezionych na inny teren. Wędrowski przygotował tą prowokację, zorganizował przerzut. Wiemy, że ta akcja zakończyła się tragicznie. Wszyscy żołnierze, którzy wsiedli do przygotowanych transportów, które były realizowane w trzech takich dużych akcjach ewakuacyjnych, zostali zlikwidowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i pomagających im Sowietów. Mamy relacje świadczące o tym, że Sowieci brali udział w tym morderstwie. Ci żołnierze byli wpuszczali, wpuszczali poprzez odpowiednie strzykawki środki nasenne do alkoholu, bo prawda, żołnierze się cieszyli, że wyjeżdżają i będą mogli działać na innych terenach, a tymczasem po prostu byli usypiani, a potem prawdopodobnie wysadzeni w powietrze w jednym z jakichś oborze czy stodole. Tak, przygotowane zostały specjalne miejsca, z tego co wiem, były to 3 miejsca, 2 mniej więcej są zlokalizowane w sposób precyzyjny, odbyły się tam już ekshumacje prowadzone przez zespół profesora Szwagrzyka i rzeczywiście była to prowokacja przygotowana w najdrobniejszych szczegółach. Ci żołnierze wysadzeni z samochodu na nocleg w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. W jednym przypadku to był barak, pod który podłożono miny i potem został wysadzony z tymi żołnierzami. W innym był to zniszczony budynek murowany, do którego wrzucono specjalne granaty, a potem uciekających żołnierzy dobijano. Zresztą później ci, którzy przeżyli, zostali skrępowani, rozebrani i zastrzeleni metodą katyńską w tył głowy przez Sowietów. Czyli kolejne ludobójstwo, tak naprawdę, zbrodnia o znamionach ludobójstwa. Tak, zresztą prokurator Piątek tak się też wyrażał. Ale tutaj Lawina skończył lepiej, to znaczy został potem ambasadorem w Danii w czasach PRL-u, z tego co wiem. Tak, jego kariera wojskowa potoczyła w służbach wojskowa, potem dyplomatyczna potoczyła się rzeczywiście został nagrodzony.
popularny, dostał szereg odznaczeń. Już w 1946 roku za przeprowadzone prowokacje otrzymał brązowy krzyż zasługi, dostał krzyż walecznych, szybko awansował w strukturze, dosłużył się stopnia pułkownika Wojskowej Służby Wewnętrznej, służył w Departamencie Pierwszym, czyli najbardziej elitarnej jednostce zajmującej się wywiadem, był dyplomatą, ambasadorem w Danii, zmarł w końcu lat 90. nie ponosząc żadnej kary za działalności za to, co zrobił. Panowie, na zakończenie, czy współcześnie dostrzegają panowie, bo mówiliśmy o prowokacjach, pewne mechanizmy, podobne działania, jak słyszymy o różnych doniesieniach o wydalaniu dyplomatów na przykład? No skoro publicystycznie rozmawiamy, no myślę, że pewne metody działania są obecne w poszczególnych pokoleniach, podczas poszczególnych historycznych konfliktów, czy w czasie, kiedy tych konfliktów nie ma. Jest to zupełnie rzecz naturalna. Z uwagi na zmiany technologiczne może niektóre metody się zmieniają, niektóre przychodzą do lamusa, niemniej tego typu różne gry operacyjne, to będzie truizm, no są nadal prowadzone, żeby pozyskać więcej informacji o rywalu, przeciwniku, czy też czasami współpracowniku. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Jerzy Bednarek, Instytut Pamięci Narodowej i Mariusz Olczak, Archiwum Akt Nowych. A ja zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nas Kleopatry za tydzień. Agnieszka Kamińska. Do usłyszenia. Autopromocja. Rozpruwacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Uwa Morus. Autopromocja. Będzie realizowane to dzisiejsze słowo mów do mnie, a to ja mów do mnie, to powiem tak, będę informator, będę mieć młodzież kościele i ta młodzież będzie realizowała to określenie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informację dnia. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker pozytywnie o dialogu z Polską na temat praworządności. Jest wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Jego członkowie świętowali rocznicę urodzin Hitlera. A na koniec powiemy o wyborach parlamentarnych we Włoszech. Adriana Macalińska-Czaniecka, zapraszam. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker jest zadowolony z dialogu z Polską na temat praworządności w naszym kraju. Takie słowa od przewodniczącego Junckera usłyszał w Wilnie prezydent Andrzej Duda, powiedział szef jego gabinetu Krzysztof Szerski. Ponadto prezydent Polski spotkał się z Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydent Niemiec przyjął zaproszenie do naszego kraju. Okazją do spotkań między politykami były obchody setnej rocznicy odtworzenia litewskiej państwowości. Jak relacjonował minister Krzysztof Szczerski, zdaniem szefa Komisji Europejskiej, dialog na linii Warszawa-Bruksela zmierza w dobrym kierunku. Przewodniczący Juncker ma nadzieję na to, że sprawa wniosku i tej dyskusji między Komisją Europejską i Polską się rozwinie w sposób pozytywny i że ten dialog zakończy się wspólnym stanowiskiem takim, żeby obie strony zbliżyły się w swoich opiniach, że jest to szansa, żeby ten dialog przyniósł dobre owoce. Prezydent wyraził z tego zadowolenie i stwierdził, że rzeczywiście będzie tak, że wspierał rząd w dialogu z Komisją Europejską, a Komisja w dialogu z polskim rządem. Też ma nadzieję, że te rozmowy dojdą do szczęśliwego, dobrego finału. W Wilnie prezydent Andrzej Duda rozmawiał też z Frankiem Walterem Steinmeierem. Podczas spotkania pojawiła się m.in. kwestia wypłaty reparacji wojennych, ale jak relacjonował minister Szczerski, na razie prezydenci Duda i Steinmeier nie będą ingerować w toczące się w tej sprawie prace na poziomie parlamentarnym. Ukraina liczy na rozmowy o nowelizacji polskiej ustawy o IPN i zachowała w tej sprawie zimną krew, mówi wicepremier tego kraju. Paweł Rozenko rozmawiał dziś w Warszawie z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim. Jak poinformował ukraiński polityk, negocjacje między oboma stronami będą kontynuowane. Paweł Rozenko podkreślił, że władze Ukrainy nie odpowiedziały na polską nowelizację ustawy o IPN żadnymi krokami prawnymi. Ani prezydent, ani Rada Najwyższa Ukrainy nie podjęły tzw. lustrzanych kroków na Ukrainie i uchwalono
uchwalono żadnej ustawy i nie podjęto żadnej uchwały, która zawierałaby kontrowersyjną retorykę. Mamy nadzieję na zdrowy rozsądek i dialog. Takie spodziewałem się nazwy. My spodziewamy się na peregłórny proces. Jak mówił wicepremier Paweł Rozenko, ukraińscy naukowcy obawiają się, że nowe przepisy o IPN mogą ograniczyć swobodę wypowiedzi w Polsce i możliwość ich przebywania w naszym kraju. Spotkanie wicepremierów Piotra Glińskiego i Pawła Rozenki zaplanowane podczas ubiegłorocznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie. Starosta Wodzisławski wysłał wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Jego członkowie uczestniczyli w ubiegłym roku w wodzisławskim lesie w obchodach rocznicy urodzin Hitlera. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Śledztwo w sprawie propagowania nazizmu prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Do tej pory 6 członków stowarzyszenia usłyszało zarzuty. Starostwo Wodzisławskie postanowiło wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, gdyż wytłumaczenie organizacji Duma i Nowoczesność co do działań propagujących nazizm nie było przekonujące. Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia trafił do Gliwickiego Sądu. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Teraz w informacjach kolejny temat. W tym roku wzrośnie udział zawodów deficytowych. Wynika z 3. edycji ogólnopolskiego badania barometru zawodów. Deficyt w największym stopniu dotknie branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Z barometru wynika, że na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in. mało atrakcyjne oferty, niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca zatrudnienia, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców czy niewystarczające doświadczenie zawodowe i utrata kwalifikacji. W coraz większej grupie zawodów obserwuje się duży napływ Ukraińców. Najlepsza sytuacja z punktu widzenia pracowników jest w dużych miastach. Barometr zawodów realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Włoskie wybory parlamentarne odbędą się za 2 tygodnie, ale już od jutra nie wolno będzie publikować wyników sondaży. Z ostatnich badań preferencji wyborczych wynika, że powinna wygrać koalicja centroprawicy, ale nie zdoła zapewnić sobie większości parlamentarnej. Najsilniejszym ugrupowaniem centroprawicy jest Forza Italia Silvio Berlusconiego, a drugą siłą tej koalicji oskarżana o populizm i ksenofobię Liga, której przewodzi eurosceptyczny Matteo Salvini. Może ona liczyć na 38% głosów. Jednak zgodnie z nową ordynacją wyborczą, by zapewnić sobie większość parlamentarną, trzeba zdobyć co najmniej 40% głosów. Z sondaży wynika, że antysystemowy, kontestacyjny Ruch 5 Gwiazd może liczyć najwyżej na 30%, natomiast będąca u steru władzy od 5 lat Lewicowa Partia Demokratyczna na niewiele ponad 20%. Każde z tych 3 głównych ugrupowań wyklucza możliwość stworzenia jakiegokolwiek rządu koalicyjnego. Zanosi się więc na polityczny pad po wyborach. Jeśli tak się stanie, być może już w czerwcu Włosi pójdą ponownie do urn. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czas na pogodę. Nocą będzie pochmurno, miejscami może pruszyć śnieg. Temperatura od -6, -4 stopni na południu do -3, 0 na przeważającym obszarze i 2 lokalnie na wybrzeżu. W rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do -12 stopni. Jutro na niebie także sporo chmur, możliwy śnieg. Na termometrach zobaczymy we wschodniej połowie kraju od 0 do 3 stopni, a w zachodniej od 2 do 5. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6:23 Polskie Radio 24. W marcu, jak celowo, emeryci i renciści otrzymają waloryzację świadczeń. W tym roku wzrosną one o niemal 3%. Jaka jest kondycja systemu emerytalnego? Czy zeszłoroczna obniżka wieku emerytalnego nie stanowi nadmiernego obciążenia dla budżetu? Między innymi na te pytania w rozmowie z Anną Grabowską na antenie Polskiego Radio 24 odpowiadała minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dokładnie 102,98% oznacza to jeden z wyższych wskaźników waloryzacji, ale też pamiętam o tym, że dla osób, które mają najniższe świadczenia emerytalne, to jest to wzrost o niecałe 30 zł, więc naprawdę trzeźwo i racjonalnie tej waloryzacji się przyglądam. Niemniej trzeba powiedzieć, że te goroczne wydatki na waloryzację są najwyższe i sięgają niemalże 6 miliardów złotych. Więc jeżeli wszyscy otrzymają tą waloryzację, a ona się należy każdemu od 1 marca, tak jak pani redaktor powiedziała,
finansowym, to skutki finansowe dokładnie wyniosą 5 miliardów 960 milionów złotych. Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80, natomiast przeciętna emerytura brutto, natomiast przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o 67 zł 28 groszy. To tutaj pamiętajmy, że to jest jednak więcej niż ubiegłoroczna waloryzacja, która nie mogła być niższa niż 10 zł, a wskaźnik waloryzacji wtedy wyniósł 100,44%. No właśnie, więc zdarzała się taka waloryzacja, że były tam 2, 5, 7 zł, czyli praktycznie właściwie w ogóle niezauważalne, ale emeryci nadal, jakby mówiono, 24 zł to nie jest tak dużo, za 900 zł czy 950 trudno jest utrzymać się. I liczą, że może dostaną jakąś jednorazową dopłatę. Czy jest takie są w ogóle szanse, takie pomysły, na przykład może dla gospodarstw jednoosobowych, bo tam jest to szczególny problem, jeżeli chodzi o utrzymanie. Panie redaktor, pomysły są różne, ale jak mówimy o pomysłach w mediach, to natychmiast ten pomysł staje się pewnikiem, więc z pomysłami dzielę się w resorcie, w departamencie, z projektami albo propozycjami założeń do projektów dzielę się z rządem tymi uwagami, więc jak będziemy mieli dojrzałą propozycję przemyślaną i pewną finansowanie, na pewno emerytom ją przekażemy, ale do tej waloryzacji chciałabym jeszcze dodać, że od 1 marca tego roku będzie też wyrównanie do kwot gwarantowanych świadczeń. Będzie to podniesienie dla 105 tysięcy emerytur z urzędu. Mówię o tych emerytach, którzy nie mieli wypracowanego, wymaganego stażu pracy, ponieważ przebywali na rentach. Całkowicie niezdolnych do pracy, nie mieli wypracowanego tego stażu pracy, bo nie mogli go mieć. 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. My przeprowadziliśmy nowelizację ustawy, która pozwoli na to, żeby od 1 marca dostali najniższą emeryturę, ale z wyrównaniem od ubiegłego roku, od marca 2017 za te pełne 12 miesięcy plus aktualna jeszcze waloryzacja, więc na pewno będzie to ta grupa, która trochę lepiej odczuje skutki tegorocznej waloryzacji i tamtej nowelizacji. Mówimy tutaj o podwyżkach, mówimy o wspieraniu tak de facto też emerytów przez budżet państwa, no ale pojawiły się też ostatnio w mediach takie informacje, że ZUS-owi zabraknie pieniędzy ze względu na obniżenie wieku emerytalnego. Pani minister to dementuje, wskazując na te 60%, której tak była nieaktywna, bo nie pracowało. No dla finansów ZUS-u, dla FUS-u, tak naprawdę, czy może szerzej nawet budżetu państwa. To ma duże znaczenie, a niewiele się o tym mówi. To ma bardzo duże znaczenie dla skutków finansowych przeprowadzonej reformy. W ogóle mało mówimy i nad tym ubolewam o społecznych i finansowych skutkach przywrócenia wieku emerytalnego, bo to nie jest tak do końca, jak ostatnio w mediach wiele się na ten temat mówiło i pisało, że 420 czy 440 tysięcy emerytów skorzystało z tej reformy emerytalnej. To jest zupełnie nie tak, ponieważ błędnie stawiano znak równości między ilością złożonych wniosków, a ilością wydanych decyzji wypłatowych. Musimy pamiętać, że ZUS wydał 317 tysięcy decyzji o nowych emeryturach. Ale już wśród tych decyzji znaczna część też emerytów to były decyzje dotyczące zawieszenia wypłaty z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia lub były też odmowy przyznania tego świadczenia. Zawiesiło te decyzje ponad 54 tysiące, natomiast ponad 28 tysiącom odmówiono, a więc ta liczba osób, dla których była ta decyzja wypłatowa, że przeniższa, była zdecydowanie niższa od tym, o czym dyskutowaliśmy w mediach, a z tego wszystkiego jeszcze 40% to były osoby aktywne na rynku pracy. I oczywiście skutki finansowe też z tych powodów, o których mówiłam, były niższe niż te, które były planowane. Więc zarówno szacowana ilość osób, która miała przejść na emeryturę, a rzeczywiście skorzystała, była mniejsza i skutki finansowe były również mniejsze. Natomiast na przykład FUS skorzystał z faktu, że planowane kwoty wpływu z suwaka bezpieczeństwa miały wynieść prawie 6 miliardów 200 milionów, aby
były wyższe o ponad 1,071 mld zł. Wypłaty były też niższe niż te, które były przewidziane jako skutek finansowy w 2017 roku. Ten ostatni kwartał to miało być skutki finansowe 2,182 mld zł, a różnica w tym ostatnim kwartale, już taka wprost tylko liczona, między tym, co było w poprzednim kwartale roku 2016, to było 190 milionów niższe niż to, co zakładał Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego sytuacja finansowa zarówno w 2017 roku, jak i już w tej chwili w styczniu tego roku jest najlepsza od wielu lat. Więc naprawdę nie ma żadnych obaw do tego, żeby obawiać się o sfinansowanie nie tylko wypłat wszystkich emerytur, ale też realizacji reformy emerytalnej przywracającej wiek. Część osób, może jeszcze wyjaśnijmy słowa przesunięcie, tak, 10 lat przed emeryturą z OFE do ZUS-u środków. Natomiast jest też część ekonomistów, która mówi dwie rzeczy. Mówi, że, znaczy podkreślamy, pani minister też, że część osób, które świadczenia nie pobierały, pobierały świadczenia z opieki społecznej. Teraz jakby uzyskały prawo do emerytury, co jest niewątpliwym plusem. Ale co mówią ci ekonomiści, że świadczenia z opieki społecznej są niższe niż emerytury, w związku z czym, że to może się nie wyrówna. I drugie, że jednak społeczeństwo się starzeje, tam są te wyliczenia, za 15 lat co czwarty Polak będzie miał 60 lat, więc w jakiejś perspektywie jednak tych środków zabraknie. Mówię teraz o tych, którzy jakby no, twierdzą, że być może będzie trzeba jednak wiek emerytalny w jakiejś perspektywie podwyższyć. Jest takie niebezpieczeństwo, nie wiem, powiedzmy przy okazji zmiany rządów. Jak pani minister to ocenia? Bo byłoby to całkowicie nieakceptowalne społecznie. Ale ja proponuję też przyglądnąć się temu, co się dzieje już w styczniu tego roku, jak też niewiele osób decyduje się na przejście na emeryturę, a jak dużo jednak zawiesza wypłaty ze względu na kontynuowanie zatrudnienia. I tu mamy do czynienia ze znacznie mniejszymi liczbami. Jeżeli prawie 12 tysięcy wydano decyzji przyznających prawo do emerytury, a z tego 4 tysiące to są decyzje zawieszające wypłatę, to proszę zobaczyć, że to jest 30% wszystkich wydanych decyzji. Z tego jeszcze ponad 530 decyzji, to są odmowne decyzje. Ludzie podejmują dzisiaj świadomie to, co mówiliśmy, decyzje o tym, czy pracują dalej, czy przechodzą jednak na emeryturę. Bardzo często ze względu na stan zdrowia, to trzeba otwarcie też powiedzieć. Niektórzy wykonują ciężką, fizyczną pracę, więc... No w tej sytuacji podniesienie wieku nic by nie dało, bo to oczywiście, osoby... Oczywiście, że tak. Natomiast wracając pani redaktor do tego, co powiedziała, że nie wyrównają się te świadczenia. Oczywiście świadczenia z pomocy społecznej są też niższe, ale proszę zobaczyć sytuację osoby w wieku 60 lat, która musi po przepracowaniu iluś lat pracy żyć ze świadczeń społecznych. No to jest sytuacja... Część osób czuje się po prostu pogorszona. ...dramatyczna dla takich osób. Mówią do mnie, pani minister, ja żyłam całe życie z pracy rąk, dzisiaj nie mam zdrowia, a ja mam żyć z pomocy społecznej, więc dostaję to niskie świadczenie, ale dożywotnio przyznane. U mnie w systemie są też oszczędności, ponieważ spadła mi ilość wypłacanych świadczeń przedemerytalnych, tak? Czyli ponad 40 tysięcy świadczeń przedemerytalnych. Te osoby skorzystały z przywróconego wieku emerytalnego. To było świadczenie ponad 1000 zł. To liczymy tu tylko tą różnicę. Pamiętajmy też, że ci, którzy przeszli w 2017 roku na emeryturę, to były dwa roczniki COVID. To były dwa roczniki, bo to mamy 56 i 57, bo 56 jeszcze nie osiągnęły tego wydłużonego wieku emerytalnego, więc ta liczba jest też kumulacją tego, że dotyczy dwóch roczników i to roczników powojennego wyżu, które tak czy owak być może za rok czy za dwa przeszły. Tak, to nie jest tak. W każdym razie podkreślam, że skutki finansowe są niższe niż przewidywane, natomiast ilość tych osób, która skorzysta jest mniejsza niż planowaliśmy. Podkreślam, jest mniejsza, a nie jak w mediach często mówimy, że jest większa. Absolutnie nie jest to prawda. Pani minister, i drugi element z tym bardzo powiązany. Wczoraj razem z minister finansów zaprezentowały panie projekt pracowniczych planów kapitałowych. Tam jest założenie, że system będzie powszechny oczywiście, że będą ludzie mogli podwyższać swoje świadczenia, maksymalnie nawet 8%, ale już znowu też pojawiają się takie zastrzeżenia ze strony na przykład pracodawców, że to powiększy klin podatkowy, że w związku z tym pracodawcy będą nie
chętnie ludzi zatrudniać o pracę, że będą różnicować świadczenia między dużymi a małymi firmami, bo te duże chętnie będą zwiększać te składki o te owe 2,5%, małe może mniej. Jak pan minister to widzi, to jest szansa rzeczywiście na podwyższenie świadczenia? Projekt został wczoraj przedstawiony, ale też wczoraj został skonsultowany, przesłany do konsultacji społecznych, do Rady Dialogu Społecznego, do konsultacji międzyresortowych. I teraz się otwiera pole do takiej szerokiej publicznej dyskusji na temat szczegółowych rozwiązań. Ja wiem, że ten projekt na etapie przygotowywania też był wstępnie konsultowany, omawiany i tu nie są, nie ma takich surowych ocen ze strony pracodawców. No zawsze będzie ktoś kontestował. Ja patrzę na ten projekt bardziej jako na szansę dla pracowników, dla osób, które, dla których może to stanowić uzupełnienie tego nie zawsze wysokiej emerytury. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dziękuję pani minister. Dziękuję za uwagę. A ja zapraszam na kolejną audycję Społeczny Punkt Widzenia za tydzień. Anna Grabowska, do usłyszenia. No ja przypomnę, że Anna Grabowska na antenie Polskiej Radia 24 rozmawiała z minister pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Wieczór w Polskim Radiu 24. 18 minut po 23. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają przygotowania do zmian w kodeksie pracy. Jaka reforma jest najbardziej potrzebna z punktu widzenia przedsiębiorców? O tym w rozmowie z Arturem Wdowczykiem na antenie Polskiego Radia 24 mówiła profesor Monika Gładuch ze Stowarzyszenia Pracodawcy RP. Oczekiwania pracodawców najważniejsze to jasność, przejrzystość przepisów i uwzględnienie tego, że żyjemy w nowym otoczeniu gospodarczym i że są potrzebne pewne elastyczne rozwiązania, przede wszystkim dotyczące organizacji i warunków pracy, czyli na przykład to, co zresztą co komisja przewidziała, takie instytucje jak chociażby job sharing, czy rozwinięcie idei telepracy. A jak to się będzie przekładało, jak to się ma przełożyć na regulacje prawne, że to będzie dotyczyło czasu pracy, miejsca pracy, samej organizacji, umów pracy. Dużo różnych elementów pan poruszył. Może zacznę od tego najprostszego rozwiązania, czyli no, oczywiście w zakresie organizacji pracy, przy czym komisja założyła duży element współdziałania ze związkami zawodowymi. W zakresie czasu pracy będzie wolno im naprawdę zrobić wiele i uregulować takie potrzeby zakładu pracy, ale to wyłącznie w dialogu. Jest trochę elementów elastyczności. Jest podział pracy, czyli jednego etatu na kilku pracowników i jest zespołowa praca, czyli taka zadaniowość w obrębie zespołu. Dużo elastyczności jest, jak chodzi o pracowników na wyższych stanowiskach. Oni niestety tych uprawnień w dużej części zostaną pozbawieni. Ale to na razie taka jest propozycja. Jeśli chodzi o umowę o pracę i rynek pracy, to akurat tendencja w komisji jest całkowicie odwrotna. To znaczy właśnie komisja pracuje nad domniemaniem stosunku pracy, które będzie niezwykle restrykcyjne i które zakłada, że pracę zarobkową, każdą, będzie można wykonywać tylko na podstawie umowy o pracę albo na podstawie samozatrudnienia. To znaczy, jeżeli mam zawierać umowę prawa cywilnego, to podmiot, z którym ją zawieram, musi mieć działalność gospodarczą, czyli umowę o dzieło i umowę zlecenia będzie można zawierać tylko z przedsiębiorcą. Co za to dostaną pracodawcy? Otóż moim zdaniem niezwykle niewiele. Bardzo niewiele. To znaczy komisja przewiduje w gruncie rzeczy trzy nowe formy zatrudnienia, nowe umowy o pracę, ale one są oczywiście elastyczne, tyle tylko, że możliwości ich zastosowania są bardzo niewielkie. To będzie umowa o pracę sezonową, dorywczą i nieetatową. I jak już same nazwy wskazują, zakres stosowania będzie bardzo wąski. Ta praca nieetatowa to jest największy problem, myślę, dlatego że ona nie gwarantuje pracy pracownikowi, a pracodawcy nie gwarantuje, że osoba, która jest w tym katalogu potencjalnych pracowników, w ogóle zgłosi zainteresowanie taką pracą. Ale praca nieetatowa jest dedykowana bardzo wąskiej grupie, w gruncie rzeczy pracownikom do 26 roku życia, a więc myślimy tu o studentach, i powyżej 60 roku życia, ewentualnie tym, którzy mają działalność gospodarczą. Wymiar godzinowy w ciągu tygodnia nie może przekraczyć
przekroczyć 18 godzin, czyli zakres jest niewielki. Jeśli chodzi o prace sezonowe, to no, tak jak już wspomniałam, raczej będą to umowy w ogrodnictwie, w nietypowych usługach, podobnie jak prace dorywcze, które, jak sama nazwa wskazuje, one w ciągu roku kalendarzowego, te umowy nie mogą przekroczyć 30 dni z jednym pracodawcą. Więc podsumowując, sytuacja na rynku pracy będzie wyglądać tak. Albo etat, albo działalność gospodarcza. I to jeszcze prawdziwa działalność gospodarcza. Właśnie komisja... to pracodawcy zaakceptują? Nie, pracodawcy tego nie zaakceptują. Pracodawcy oczywiście tego nie zaakceptują i o tym właśnie mówię Państwu, że to jest stanowczy opór przeciwko takim rozwiązaniom, bo po prostu jest to absolutnie nie do zastosowania, w mojej opinii. To dlaczego idziemy w taką stronę, która będzie no, niewykonalna? A to już jest pytanie do pozostałych członków komisji. Ja jestem tylko jedną osobą, która tam pracuje. Dla mnie te rozwiązania są rodem z lat 70., kiedy kodeks pracy wchodził w życie, bo no właśnie żyjemy w innym otoczeniu gospodarczym całkowicie. No właśnie, kodeks jest bardzo stary i ja mam taki problem zawsze, jak czytam ten kodeks i patrzę się na to, co się dzieje na rynku dzisiaj, że on jest napisany pod wielkie przedsiębiorstwa, wtedy państwo pod wielkie konglomeraty, które było stać na wiele, albo ich nie było stać, bo ich często nie ma. A dzisiaj większość pracodawców, jak wiemy, to są małe i średnie firmy. Czy tam w ogóle w komisji ktoś myśli na ten temat, żeby zastosować jakieś odróżnienie pomiędzy firmą, która zatrudnia na przykład 3 osoby, jest właściwie zatrudnia 3 osoby, a taką firmę, która zatrudnia 300, 3000, 5000 osób? Tak, myśli, tyle tylko, że to również dla mnie są rozwiązania całkowicie nie do zastosowania w praktyce. To znaczy, jest taka propozycja, że pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 pracowników, będą mogli wykupić się od procesu sądowego przy zwalnianiu, czyli nie będą musieli czekać na rozstrzygnięcie sądu i podawać przyczyny wypowiedzenia. I tu jeszcze może podkreślę, że wypowiedzenie, uzasadnianie wypowiedzeń będzie dotyczyć zarówno umowy na czas określony, jak i na nieokreślony. W tej chwili mamy tylko taki obowiązek przy umowach bezterminowych. Więc ci do 10 będą mogli się wykupić i z góry zapłacić kwotę odszkodowania za potencjalny proces, co dla mnie jest... Znaczy to jest bardzo dziwne, bo to jest z góry wykładanie pieniędzy... Dlatego, że... No ale niektórzy pracownicy, prawda, też jest taka z niektórymi, nie da się kontynuować współpracy, bo się tak zachowują, że pracodawcy są zmuszeni. To co wtedy ci mali też będą mieli płacić, żeby uniknąć procesów? To znaczy, może wytłumaczę taką rzecz, oni mogą podać przyczynę i wejść w proces sądowy, ale to rozwiązanie ma polegać na tym, że oni mogą uniknąć tego procesu i w ogóle podawania przyczyny i tych wszystkich komplikacji, jak z góry zapłacą określoną kwotę odszkodowania. No, dla mnie to jest takie rozwiązanie budzące duże wątpliwości, ale też z punktu widzenia pracownika, bo to sugeruje tak trochę, że pracodawca może naruszyć prawo i z góry wykupić się za to naruszenie. No tak, mogą to odbierać pracownicy. No tak, bo to w drugą stronę też może w ten sposób zadziałać. A proszę mi powiedzieć, bo to takie troszeczkę te pomysły są niepokojące. A kto jest autorem tych pomysłów? Czy tam w tej komisji większość to są praktycy czy teoretycy? Bo to tak mi troszeczkę wygląda, jakby większość to były osoby, które... Skład komisji, jeśli chodzi o praktyków jest następujący. Są 4 osoby praktykujące, które mogą być pełnomocnikami. W tym mamy, z tego co pamiętam, jednego adwokata i 3 radców prawnych, w tym ja się do nich zaliczam, a reszta członków komisji to chyba 8 osób. To są teoretycy prawa pracy. W części jeszcze zbiorowej jest jedna osoba, która praktykuje. Tylko jedna, która praktykuje? W części tak, to znaczy podsumujmy, 5 powiedzmy mamy praktyków i pozostałych członków komisji 7 lub 8, którzy nie są praktykami. To jak oni mają napisać dobrze to prawo, jak nie mają styczności z tym, co się dzieje na rynku? A to już nie jest pytanie do mnie, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że tu w tym przypadku mamy jeszcze inny problem, powiedziałabym problem takich wartości kodeksowych, to znaczy nawet dla tych, którzy praktykują, oni są też osadzeni głęboko w teorii prawa i pewne propozycje teoretyczne chcą przekuwać w życie. To są... Pani mecenas, chce Pani mnie przestraszyć, powiedzieć, że znowu mamy profesorów, którzy wymyślili teorię i koniecznie chcą je zastosować, a później wiemy, to straszne, my już to trenowaliśmy w Sądzie Najwyższym i w wielu innych instytucjach. To jest bardzo zły sygnał tak naprawdę.
Tak, ale jest to teoria, która ma być sprawdzana na żywym organizmie z przekonaniem, że jest ona dobra, ale ja tego przekonania nie podzielam. A czy ktoś powiedział wprost, że to jest eksperyment? Bo to jest eksperyment. No ja mogę powiedzieć, to jest eksperyment, mówię wprost. I co będzie dalej? Nie wiem, co będzie dalej, ale przede wszystkim przed komisją jeszcze jest głosowanie gremialne i pytanie, czy faktycznie te projekty zostaną przegłosowane wszystkie i w jakim zakresie. Ja mówię na razie o tym, co zespół indywidualnego prawa pracy już ustalił w ramach tej węższej grupy. Rozumiem, a proszę powiedzieć, może inaczej się zapytam, a czego by pracodawcy oczekiwali? Pani reprezentuje tutaj pracodawców RP. Jakich państwo byście oczekiwali zmian? To w sumie powiedziałem już na samym początku, że oczekujemy przede wszystkim prostszych rozwiązań i elastyczności, ale w normalnych warunkach. To znaczy, to co już jest, chcielibyśmy, żeby można było rozwijać i uporządkować rzeczy nieczytelne. Czyli faktycznie, można powiedzieć tak, można by było w pewnym stopniu ograniczyć zawieranie umów prawa cywilnego, ale nie całkowicie je wyłączyć i skierować do samozatrudnienia. To znaczy, komisja poszła w niesamowite skrajności. Bo mamy tak, z jednej strony mamy skrajność jakiegoś bardzo dziwnego dla mnie, bardzo mocnego domniemania, które zakłada, że dla każdego w pracy najlepsza jest umowa o pracę, a jak nie, to założysz działalność. I drugich skrajności, które tak naprawdę organizacje czasu pracy pozostawiają w pewnym zakresie, bym powiedziała, mocno zliberalizowane, tak mocno, że tam też nie ma w gruncie rzeczy pewnej granicy. Są one również, te przepisy niestety, nie do końca czytelne. Mało tego, dołóżmy jeszcze obowiązek wypowiadania umowy na czas określony. Mało tego, umowa na czas określony ma być zawierana tylko w określonych celach, więc bardzo mocno ograniczenie swobody umów tak naprawdę. Bardzo silne ograniczenie swobody umów, a w zamian dostajemy bardzo dziwne trzy nowe umowy, które moim zdaniem w niszy będą stosowane i zupełnie nie rozwiązują. A pani profesora, proszę powiedzieć, tak jak pani myśli, że my się w końcu może kiedyś doczekamy, czy pani myśli, że się doczekamy tego, że nie będziemy musieli przeprowadzać szkolenia z PHP na przykład dla pracowników biurowych, co mi się wydaje kompletnym nonsensem w obecnych czasach? Znaczy wczoraj wczoraj komisja rozważała te kwestie, bo rozmawialiśmy o PHP i można powiedzieć tak, kwestią absolutnie zasadniczą jest ocena ryzyka zawodowego. I tym się powinniśmy kierować. Jeżeli na stanowisku pracy jest aktualne, uwzględniające okoliczności, są zagrożenia i one są spisane, to wtedy uruchamiamy całą tę mocną procedurę PHP-owską, żeby tych pracowników chronić. Tam, gdzie tych zagrożeń jest mniej, oczywiście tych obowiązków powinno być logicznie mniej. Tak, tylko ja cały czas nie rozumiem, po co jest przeprowadzenie szkolenia PHP dla pracownika, który siedzi cały dzień przed komputerem i w domu też siedzi przed tym komputerem i tak naprawdę jego miejsce pracy właściwie niczym się nie różni od biurka, nawet dla dziecka w szkole. Tego nie rozumiem. Ale może doczekamy się odpowiedzi, ale nie dzisiaj. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem była pani Monika Gładow, pracodawca. Tu Polskie Radio 24, jest 23:30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. To były trudne rozmowy. Tak spotkanie z wicepremierem Ukrainy Pawłem Rozenką podsumował wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Rozmawiano o kwestii ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie. Spór między Warszawą i Kijowem zaostrzył się w 2017 roku, gdy ukraiński IPN zakazał poszukiwań i ekshumacji czczonków polskich ofiar wojen i konfliktów na Ukrainie. Była to odpowiedź na zdemontowanie nielegalnego pomnika UPA na Podkarpaciu. W czasie spotkania strona ukraińska poruszyła też temat nowelizacji ustawy o IPN. Wicepremier Piotr Gliński w rozmowie z Polskim Radiem mówił, że w sprawie ekshumacji nie do końca nasze intencje znalazły akceptację po drugiej stronie. Podkreślił, że kwestia poszukiwań i ekshumacji powinna być na wstępnym etapie oddzielona od spraw upamiętnień. Tym ofiarom należy się cywilizowany, humanitarny pochówek, bicie krzyża,
wpisanie nazwiska, daty. I to jest podstawa cywilizacyjna, która powinna nas łączyć. A co do innych spraw, w których się nie potrafimy porozumieć, czy też interpretacje historii są rozbieżne, odłóżmy je na przyszłość. Strona ukraińska poruszyła kwestię nowelizacji ustawy o IPN-ie. Wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko mówił w czasie konferencji prasowej, że władze jego kraju zachowały wstrzemięźliwość po przyjęciu nowelizacji o Instytucie Pamięci Narodowej i nie odpowiedziały podobnymi krokami. Nie podjęto na Ukrainie żadnych uchwał i nie przyjęto żadnych ustaw czy decyzji, które by zawierały jakieś kontrowersyjne stwierdzenia. Po spotkaniu polsko-ukraińska delegacja złożyła kwiaty na cmentarzu prawosławnym na Warszawskiej Woli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wchodzą w życie przepisy ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z solariów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W punktach, które oferują tego rodzaju usługi, będą się musiały pojawić specjalne ostrzeżenia. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, zaapelował do rodziców, aby tłumaczyli dzieciom, dlaczego nie powinny korzystać z solarium. Bo to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, dla skóry. Wyniki naukowe znacznie wskazują, pokazują, że opalanie solarium może prowadzić do różnego rodzaju powikłań, w tym w szczególności niestety do bardzo groźnych postaci raka, w tym czerniaka. Chciałem tu zaapelować i do rodziców, ale również do właścicieli solariów, żeby dzieci nie były puszczane, żeby nie opalały się w solarium. Ustawa wprowadza też całkowity zakaz promocji i reklamy solariów. Gigantyczny transport narkotyków przechwycili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. W samochodzie zatrzymanym niedaleko Tczewa było ponad ćwierć tony środków odurzających. Na gorącym uczynku został zatrzymany kierowca auta. Jak mówi nadkomisarz Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, policjanci od dawna pracowali nad tą sprawą. Naprawdę właśnie te policjanci spadli, rozpracowując większą grupę przestępców, którzy mieli zaopatrywać tutaj teren Pomorza, narkotyki. Efektem tej pracy policjantów było ustalenie, że pewien mieszkaniec Rumi może przewozić narkotyki właśnie z Mazowsza. Mało tego, policjanci zatrzymali jeszcze 41-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, którego właśnie dokonano przeładunku tych narkotyków. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani w prokuraturze okręgowej w Gdańsku. Opozycyjne ugrupowanie Otwarta Rosja ogłosiło akcję poświęconą pamięci Borysa Niemcowa. 27 lutego miną 3 lata od śmierci lidera opozycji. Polityk został zastrzelony w centrum Moskwy obok murów Kremla. Sąd skazał 5 zabójców Borysa Niemcowa na długoletni pobyt w łagrach. Jednak do dziś nie ujawniono zleceniodawców morderstwa. Związany z byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim ruch Otwarta Rosja proponuje, aby Rosjanie wieszali na frontach swoich kamienic tabliczki z napisem "W tym domu żyje pamięć o Borysie Niemcowie". Wzory tabliczek zostały opublikowane w internecie. Dodatkowo działacze Otwartej Rosji będą je rozdawać w trakcie ulicznych akcji, które zaplanowano na 28 lutego. Wcześniej, 25 lutego w Moskwie, odbędzie się Marsz Pamięci Borysa Niemcowa, zorganizowany przez Partię Narodowej Wolności, której zamordowany polityk był założycielem i przewodniczącym. Kierownictwo partii złożyło też oficjalny wniosek do władz Moskwy i Jarosławia o wyrażenie zgody na ustanowienie w tych miastach tablic pamiątkowych poświęconych Borysowi Niemcowowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Szczegóły Narodowego Programu Trzeźwości zaprezentowano dziś w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Zasadniczym celem tego programu jest trwała zmiana polskiej kultury, tak aby polskość nie kojarzyła się nigdy z pijaństwem, ale z trzeźwością, powiedział profesor Krzysztof Wojcieszek, pod którego kierunkiem Zespół Episkopatu do Spraw Apostolstwa Trzeźwości opracował Narodowy Program. Wolność i trzeźwość są ze sobą nierozerwalnie połączone. Nie ma i nie będzie wolności osobistej ani narodowej bez trzeźwości Polaków, powiedział biskup Tadeusz Poronakowski, przewodniczący zespołu. Przypomniał także słowa świętego Jana Pawła II, że egzamin z wolności jest jeszcze przed nami i że wolność trzeba stale zdobywać. Autor projektu Narodowego Programu Trzeźwości zaznaczył, że program to pytanie skierowane do całego narodu. Czy chcemy być szczęśliwsi, zdrowsi, bogatsi, dojrzalsi, mądrzejsi i czy chcemy mieć szczęśliwe życie rodzinne? Od tłustego czwartku trwa 6. edycja akcji Wyślij Pączka do Afryki, prowadzonej przez Fundację Kapucyni i Misję. Ma ona wesprzeć projekty misyjne w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. Dzięki
dzięki zaangażowaniu przedszkoli, szkół, cukierni, parafii oraz blisko 5000 indywidualnych darczyńców udało się już zebrać ponad połowę potrzebnej kwoty. Ofiarność przyjaciół misji kapucyńskich przyniosła kwotę ponad 286 tysięcy złotych. Część projektów, które ma wesprzeć inicjatywa, już zostało podjętych. Głównym dniem akcji był tłusty czwartek, ale fundacji można wspierać przez cały Wielki Post aż do świąt Wielkiej Nocy. Trzeba spojrzeć prawdzie prosto w oczy i postawić sobie pytanie, czy oby nie wygasła miłość w naszych sercach. Pytał o to papież Franciszek podczas audiencji dla Stowarzyszenia Charytatywnego Pro Petrisede, które regularnie wspiera dobroczynną działalność papieża. Franciszek zaznaczył, że ich dary umożliwiają niesienie pomocy najuboższym, a w szczególności tym, którzy utracili wszystko na skutek przymusowej migracji. Franciszek zauważył, że na brak miłości trzeba odpowiadać tymi środkami, które w czasie Wielkiego Postu wskazuje nam sam Bóg, czyli modlitwą, postem i jałmużną. Jałmużna jest doskonałą okazją do podjęcia współpracy z opatrznością Boga dla dobra Jego dzieci. Zachęcam Was, by jałmużna stała się stylem Waszego życia i byście byli wytrwali w udzielaniu konkretnej pomocy potrzebującym, powiedział Ojciec Święty. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Wieczór w Polskim Radiu 24. 37 minut po godzinie 23 już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Wracamy do magazynu W gruncie rzeczy Rafała Dutkiewicza. Witam Państwa w dzisiejszej audycji W gruncie rzeczy. Moim Państwa gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj ukazał się tekst na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pod takim sensacyjnym tytułem Upada teza zamachu, tekst Agnieszki Kublik. I oto co czytamy. Załoga Tupolewa świadomie złamała przepisy bezpieczeństwa w Smoleńsku, a generał Błasik jest współwinny tragedii. Takie mają być konkluzje opinii biegłych sporządzonej dla prokuratury. Dowiadujemy się nieoficjalnie, jak jest napisane w tekście Gazety Wyborczej. Jak pan skomentuje te słowa? Kłamali, kłamią i będą kłamali. To jest usus tej gazety. Oni się do tego przyzwyczaili, robią dalej. Nie ma nieomal słowa prawdy w tym materiale. Warto pamiętać, że ona się opiera na absolutnie skompromitowanej pseudoekspertyzie pana Artymowicza z jego słynnym Dochodź Wolni. Ekspertyzy, która została zrobiona przez brata słynnego zwolennika Laska i pancernej brzozy. Cała ta ekspertyza została zakwestionowana przez najwybitniejszych fachowców zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, więc możemy ją w ogóle odłożyć na bok. Druga podstawa tych tez to jest miejsce, w którym znaleziono ciało pana generała Błasika w sektorze pierwszym. Tak się złożyło, że w tym miejscu, w okolicach tego miejsca leży wiele osób i gdyby przypisywać im wszystkim obecność w kokpicie, to naprawdę trzeba by ten kokpit potrójnie rozszerzyć i akurat ekspertyza, na którą powołuje się pani Kublik, o czym ona nie pisze już, stwierdza bardzo wyraźnie, że na podstawie tego, gdzie leży ciało pana generała Błasika, nie można sądzić, bo wokół niego leżą także osoby, które siedziały naprawdę w zupełnie różnych miejscach samolotu, więc wnioskowanie takie nie ma żadnych podstaw. Ten tekst bazuje na niewiedzy czytelników i na przekonaniu, że trzeba sprostać tej ilości informacji, jakie przedstawiła ostatnio komisja, którą kieruję, związaną z międzynarodowymi ekspertyzami, jednoznacznie stwierdzającymi, że to eksplozja była wynikiem, była powodem tej tragedii. Myślę o ekspertyzie pana Franka Taylora, myślę także o ekspertyzie, którą obecnie wykonuje Instytut Badania Wypadków Lotniczych Stanów Zjednoczonych na rzecz naszej komisji potwierdzający tę tezę o takim właśnie kształcie dramatu. Nim przejdziemy do tego, co ustaliła wyżej wymienione ciała przez pana, mam pytanie, miał pan kontakt z prokuratorem Markiem Pasionkiem z prokuratury krajowej, który też bada katastrofę? Tak, pan prokurator Pasionek, minister Pasionek, bo to jest na szczeblu prokuratury generalnej, jest odpowiedzialny za zespół prokuratorów, którzy zajmują się od strony prokuratorskiej badaniem tej tragedii. Tak, miałem oczywiście wielokrotnie. Czy
są zbieżne ustalenia z pana ustaleniami, raczej komisji, którą pan kieruje? Prokuratura mniej więcej tak. Prokuratura obecnie koncentruje swoje wysiłki na pracach związanych z ekshumacjami i badaniem ciał. To jest ich główny wysiłek, o którym przynajmniej wiadomo, nie chcę recenzować prokuratury, bo to proszę spytać pana prokuratora Pasionka. Bardzo ważnym elementem, bo to przekazaliśmy do prokuratury, jest zrekonstruowany przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych rozłożenie ciał. Z tego rozłożenia ciał oczywiście, jeżeli się zna uwarunkowania z tym związane, można pewne wnioski, ale bardzo, bardzo ostrożnie i rozsądnie wysnuwać. Między innymi jest tak, że te ciała, które leżą z przodu tragedii, są najmniej zniszczone. To jest dość zaskakująca sytuacja. Zwykle przy uderzeniu w ziemię powinno być odwrotnie, a najbardziej zniszczone są ciała czy fragmenty, które leżą na samym końcu miejsca tragedii. Więc ta analiza na pewno przyniesie bardzo ważne konkluzje, ale to wszystko jest jeszcze przed nami. A kto i co bada w Polsce? Wcześniej wspominał pan o ekspertach. W Polsce są badania robione przez Wydział Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Bardzo one są rozbudowane. Są badane rejestratory, zwłaszcza to, co nazywane bywa. To ważne, warto Państwu odpowiedzieć taką polską skrzynką w materiałach. Posiedzenie Komisji Millera, są całe fragmenty, gdzie podkreśla się wagę tak zwanej polskiej skrzynki, czyli urządzenia ATM Quar, skrzynki szybkiego dostępu, bowiem podkreśla się, że to jest Polska, że Rosjanie nie potrafili jej rozczytać, w związku z tym na pewno nie mogli nic sfałszować, więc ona jest najbardziej wiarygodna i ona ma takim wzorcem metr, punktem odniesienia do analizowania wszystkich pozostałych skrzynek. Jest co najmniej 5, jeżeli nie więcej, wersji zapisu tej tak zwanej polskiej skrzynki. Jej analiza niestety podważyła opinię formułowaną przez kolegów pana i współpracowników pana Millera o jej bezspornej nienaruszalności. Warto przypomnieć, że ona dwukrotnie przyjeżdżała do Polski. Najpierw 15 kwietnia, gdy przybyła, jest film z tego momentu, przywożą ją Rosjanie i Polacy, rozpakowują na stole laboratoryjnym w obecności kamer i przygotowanych uczonych i okazuje się, że to nie jest wcale skrzynka ATM Quar, tylko zupełnie inny przyrząd TAFS. I dopiero później, po dwóch dniach przyjeżdża właściwe urządzenie. No sama ta scena mówi wszystko za siebie. Rosjanie niewątpliwie wiedzieli, że wysyłają nie to, co pobrali, tylko coś zupełnie innego, z jakiegoś powodu to zrobili. Ale badamy zapisy tego bardzo dokładnie i to będzie istotny materiał, którego wyniki zostaną ogłoszone już niedługo. Badamy także właśnie miejsce zdarzenia. Bardzo dokładnie są rekonstruowane miejsca, gdzie są ciała, w jakim one są stanie i jak to może być związane z przebiegiem samego dramatu. Rekonstruujemy samolot i badamy miejsca prawdopodobnych eksplozji. Zgodnie z ekspertyzami pana Franka Taylora, które potwierdzają nasze dotychczasowe badanie, takie miejsca były przynajmniej dwa w skrzydle, w lewym skrzydle, które zostało odcięte przy pomocy eksplozji i w centropłacie przy drzwiach blisko drzwi, lewych drzwi samolotu, tych samych drzwi, które z kolei, jak zbadał Instytut Suicida, o którym rozmawialiśmy, który dzisiaj prowadzi szersze badania w Polsce, wskazał, że one uderzyły w ziemię z prędkością 10 razy większą niż reszta samolotu. Ponieważ mamy dane dokładne mówiące o prędkości opadania samolotu w ciągu ostatnich 3 sekund. I okazało się, że aby się wbić w ziemię tak głęboko, jak się te drzwi wbiły, mamy dokładne zdjęcia, próbki gruntu, to ta analiza została przez Instytut
To zrobiono bardzo, bardzo dokładnie. To musiała nabrać prędkości 10-krotnie większej niż już ta samolotu, a więc skądś ta energia 10-krotnie przeważająca prędkość samolotu musiała być dobrana właśnie z eksplozji, która mniej więcej na 15 metrach zapewne. Nie chcę tutaj ręczyć, bo tu jeszcze ostatecznych obliczeń nie mamy. Miała miejsce i doprowadziła do ostatecznego zniszczenia tego samolotu wcześniej już zaatakowanego przez eksplozję skrzydła. Ale to oczywiście nie wszystkie, ja wyliczam tylko niektóre podstawowe elementy naszych badań. Jest ich. Jak można skomentować słowa sprzed kilku dni, że strona rosyjska po raz kolejny zadeklarowała, że zwróci wrak, ale po zakończeniu śledztwa? To jest ważna sprawa bardzo, dlatego że wbrew temu, co dzisiaj daje, że nie jest odległość czasowa, więc nie wszyscy pamiętają przebieg wydarzeń, które mamy to dokładnie zrealizowane. To jest zmiana stanowiska strony rosyjskiej. Strona rosyjska przez pierwsze pół roku zobowiązywała się publicznie wielokrotnie, że odda wrak zgodnie z przepisami, według których badano ten dramat z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Badania Wypadków Lotniczych.